3,37. Rekord toru Jarosław Hampel, 58,22. To ile ruszy? Panie trenerze, bardzo prosimy o skomentowanie. Dzień dobry. Otóż cieszymy się ogromnie. Cały sezon pracowaliśmy na to, co już, a jeszcze przed nami. Także no jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku. Mam nadzieję, że przygotowaliśmy się dobrze. Początek zawodów generalnie ustawiliśmy w pierwszych 6 wyścigach. No i to cieszy, tak? Wszyscy pojechali dobre spotkania, no a później niestety Jonasa Davidsona. No ale to już zdążyliśmy się niestety przyzwyczaić. Także no znakomicie pojechał Jarek, 15 punktów, no nie ma czym dyskutować, tak? Również Piotr Tasiewicz, komplet punktów za 12 punktów. No i Krzysztof Jabłoński zasługuje na słowa uznania, bo naprawdę miał ciężkie wyścigi, a zrobił naprawdę dobrą robotę. Punktów może nie jest najwięcej, kasy jakiejś wielkiej z tego nie będzie pewnie. No ale satysfakcja za to, tak? Na pewno duża. No i cieszę odrodzenie AJ-a, bo wczoraj się obawialiśmy, widzieliśmy wszyscy wczoraj, no nie najlepszy występ w Grand Prix, delikatnie rzecz ujmując. Dzisiaj nas zaskoczył, zresztą zapowiadał przed zawodami, że będzie dobrze, że nie musimy się niepokoić, no i faktycznie swoje punkty zrobił, znakomite wyścigi, zresztą widowisko zrobili wszyscy zawodnicy. Kamil dorzucił swoje jakieś tam punkty, gdzieś tam trochę zamieszania wprowadzał na torze, ale jakieś punkty zrobił. No i Patryk, który pierwsze dwa wyścigi pojechał znakomicie. Potem niestety czwarte pole dzisiaj zupełnie nie niosło w tej fazie zawodów, w której on startował, no i też te 2-0 jakby troszeczkę niepotrzebnie. No ogólny wynik myślę, że bardzo dobry, wszystkich nas to cieszy. Dziękuję bardzo. Teraz dołączył pan prezes Robert Dowkan. Najpierw panie prezesie prosimy jeszcze o chwileczkę komentarza od pana Jarka Hampela. Jarku, rekord to 58,22. Wczoraj również bardzo dobrze ci poszło. Słuchamy. Tak, no wszystko dobrze się układa. Jestem w dobrej formie, a to najważniejsze, bo końcówka jest najistotniejsza tego sezonu. Najważniejsze mecze play-off, jak widzimy, które są ciężkie. Mimo wszystko to są ciężkie mecze. Wygraliśmy, Willi mówi jakby to, że wygraliśmy wysoko, ale naprawdę stresowaliśmy się mocno i ta presja była ogromna. Niemniej jednak wszyscy pojechali dobrze, nie popełniając błędów i no ja również, także cieszymy się z tego wyniku, bo celem był ten finał. Nie było łatwo, ale jesteśmy w tym finale, będziemy się starać na tym, aby udźwignąć ciężar tego meczu finałowego. Patryk Dudek, 53,37. Nie pytamy, czy jesteś zadowolony. Pytamy o komentarz po meczu. Na pewno fajnie, że wygraliśmy te zawody, bo tak jak wspomniał Jarek, było dużo stresu przed zawodami dzisiejszymi. Czy zdołamy to odrobić? Jednak wygraliśmy, wydaje mi się, dość bezproblemowo, chociaż było trochę stresu. No, z mojej postawy mogę być nawet zadowolony. Nie wiem, co się stało od połowy zawodu, żeśmy się chyba pogubili trochę z przełożeniami. I dlatego efekt taki był, że szału nie było, no ale najważniejsze, że jedziemy teraz o złote medale. Prezes Robert Dowkan. Ja na wstępie chciałem pogratulować Jarkowi za to, co robi dla Polski, dla polskiego speedwaya, za osiągi na arenie międzynarodowej. Tobie, Patryku, gratuluję Mistrzostwa Polski. Liczymy na Włochy, że obronisz tą przewagę, którą w tej chwili masz. I później liczymy oczywiście na wyniki w wielkim finale. Ja, korzystając również z okazji, chciałbym Państwu podziękować za to, że byliście przez cały okres do wielkiego finału z nami. Komentowaliście, zachęcaliście do udziału. Dziękuję kibicom, dziękuję sponsorom. Zrobiliśmy bardzo dużo. Trzeba dołożyć w tej chwili wszystko, aby zdobyć złoto, bo o to będziemy walczyć. Na koniec, korzystając z okazji, chciałbym podziękować firmie Stelmet za 3-letnią umowę, co nie oznacza, że nie przedłużymy jej, bo w tej chwili rozmawiamy, ale w dniu dzisiejszym właściciel firmy, pan Stanisław Pinkowski, kończy okrągłą rocznicę
urodzin. I z tej okazji chciałbym mu bardzo gorąco podziękować za te 3 lata, które spędziliśmy razem, za wkład, który włożył, ale też dziękuję mu za to, co robi dla Zielonej Góry, bo nie pomaga tylko naszemu klubowi, ale pomaga również koszykarzom, piłkarzom. Dużo akcji charytatywnych wspiera i drogi Stanisławie Binkowski, wszystkiego najlepszego, 100 lat dla Ciebie. Dziękujemy i prosimy oczywiście o jeszcze. Dziękuję bardzo za wypowiedzi. Pytania ze strony dziennikarzy. Początek meczu, Rafał Dobrucki. Pana proszę o opowiedzenie, co się właściwie działo przed meczem, bo to owiane było tajemnicą, mimo że zadawaliśmy dziesiątki pytań i tam chciał powiedzieć, co tam się działo. No to przygotowaliśmy, jak sam rekord toru wskazuje, takie było zamierzenie, że będzie przyczepniejszy dzisiaj, może niż zwykle. No i taki był w naszym odczuciu. No niestety Gili miał jakieś pretensje co do stanu przede wszystkim pierwszego łuku, no i tak długo trwały prace przy tymże łuku. No i tyle, co można skomentować. No nie chciałbym tam dalej się zagłębiać w szczegóły. A to znaczy, chcieliśmy mieć przyczepniejszy, czyli więcej wody polaliśmy nam troszkę? No, tak, no zazwyczaj jak się robi to przyczepniejszy, to on wymaga wody, więc dokładnie pamiętam, tak to sobie odpowiedział. Czyli rozumiem, że panu się nie podobało to po prostu i kazali wam drapać, a niech pan powie mi, czy tam chodziło o jakimś walkowerem, odwołaniem spotkania, były jakieś takie głosy, czy nic takiego się działo? Nie wiem, mnie to nie interesowało. Robiliśmy swoje i staraliśmy się przygotować jak najlepszy tor do ścigania, ale myślę, że taki był, bo widowisko wydaje się, że było przednie. Pan powiedział, że Andreas Jonsson tak świetnie się odrodził. Andreas Jonsson walczył o miejsce w pańskim składzie, czy on już się ma na przyszły sezon zapewnione? Czy takie występy mu pomagają? No niewątpliwie. Skupmy się, panie redaktorze, na tym, co przed nami, bo przed nami najważniejszy mecz, najważniejszy dla mecza w sezonie i na tym się skupiamy. Ja może go to pobudzę już w tym sezonie, że teraz absolutnie nie jest czas na takie dyskusje i musimy się skupiać na tym, co przed nami i na tym się koncentrować. I tak będziemy robić na pewno aż do finału w Zielonej Górze. Unibach Storyn, takim razie, jeśli o przyszłości mówimy, a może Pani Arek Kampel, proszę bardzo, na mikrofon przekazać. Co Pan o Unibach sądzi o naszym finałowym przeciwniku? Czy to w ogóle jest zaskoczenie, że jednak Unibach zanie Włókniarz, o którym mówiło się, że no pewnie sobie poradził się wy? Ja ogólnie jestem zaskoczony i w tym sporcie rzadko kiedykolwiek coś mi zaskakuje. Bo wszystko się może zdarzyć i każdy wynik jest opcją do przyjęcia. Natomiast to równianie to jest bardzo mocny zespół. Oni jadą dobrze, mają to u siebie taki, który potrafią wykorzystywać i z pewnością u nich na torze będzie trudno walczyć o punkty, ale my tam w zasadzie jechaliśmy dość dobrze, z tego co pamiętam, więc mamy na szansę na równorzędną walkę. No i później oczywiście u siebie będziemy chcieli pojechać na tyle dobrze, aby ten dwumet wygrać. To krótko, no, nic więcej powiedzieć nie mogę. W każdym razie jest mocna drużyna i te dwa zespoły wydaje mi się, że będą gwarantowały wspaniałe widowisko tego finału. Właściwie, kto jest faworytem tego finału? Nie ma, moim zdaniem nie ma. To jeszcze do Patryka Ludzka pytanie, bo tam zdaje się będzie problem z dojazdem, z teren zachodów, z sobotę na niedzielę, kawał drogi trzeba będzie przyjechać do Rumienia. Będziemy się martwić nocą, czy dojedziemy, czy nie. A jak ty to postrzegasz, Unibaks i w ogóle tor w Toruniu? W tym roku moje postawy mogą być zadowolone, ponieważ miałem tam dobry występ. Myślę, że powtórzę go w finale. Jeśli rywal na to pozwolą i jeszcze mi pełen optymizm. Czy będziemy mieli Patryka Ludka, mistrza świata, mistrza Polski i mistrza Polski? Nie mam pojęcia. Kaśnią ci się te podiumy? Nie. Tak serio, no jeszcze serią pana Rafała zabrał Unibach na nim. Trudny też przeciwnik to, czy poradzimy sobie? Poradzimy sobie, myślę, no, nie chcę dywagować, no, ja jestem jak najdalszy od tego i czy byłoby to Częstochowa, czy byłoby to Toruń, Toruń wydaje się tym samym potencjalem, na pewno są trudniejszym rywalem u siebie, no, w ten sposób, natomiast Częstochowa byłaby trudniejsza u nas, podobne tory, style jazdy zawodników, i myślę, że nam się w miarę dobrze jechało
w Częstochowie, natomiast Częstochowa równie dobrze jechałaby u nas. Z kolei w Toruniu bywa różnie. Tor jest dosyć specyficzny. Zazwyczaj jeździliśmy tam dobrze i myślę, że tym razem będzie tak samo.